Siema, jestem Marek. Dzisiaj przyszedł czas na długo wyczekiwany film, który obiecałem. Film z wyjaśnieniami. Jako moi widzowie powinniście po prostu być świadomi tego, co oglądacie, dlaczego oglądacie. Ja jako prowadzący powinienem wam powiedzieć, co się dzieje w moim życiu, czego możecie się po mnie spodziewać. Jestem po prostu winien wam wszystkim wyjaśnienia, bo to, co ostatnio się dzieje w moim życiu, ciężko to w ogóle opisać. W każdym razie... Dobra. Czadnę to za chwilę na scenki sobie to tak. Mam nadzieję, że zrozumiecie, że ciężko naraz powiedzieć. Chodzę jak maszyna, chcę to iść na drugą w głowie, tylko co mi krwi. Te szare bloki nauczyły młode piersi, ale nie te trzymam ci przy stronie broń. Kontynuując, nie chcę tutaj robić zbyt dużego zamieszania i mam nadzieję, że tym razem uda mi się to powiedzieć wszystko na raz. Jeżeli bym się w przyszłości zająknął albo zastanawiał przez dłuższą chwilę, to musicie po prostu zrozumieć. Zresztą za bardzo chyba przedłużam. To, co się u mnie ostatnio dzieje. Sami wiecie, że zaczęły się u mnie w pewnym momencie problemy finansowe powodowane przez pewną dziewczynę. Tak, miałem dziewczynę całkiem na poważnie. Wy też mieliście poznać tą dziewczynę, bo był taki pomysł, że właśnie przedstawię wam ją, ale sytuacja potoczyła się inaczej. No było widać, że to jest dziewczyna, której imponują pieniądze oraz rozpoznawalność i właśnie ja myślałem, że bardziej zależy jej na tej właśnie rozpoznawalności. Na jednej liczą się te lajki na Insta. Dlatego chciałem jej zaproponować, aby została influencerką na Instagramie, tak? No i właśnie tu był mój błąd, bo jej nie zależało na tym, żeby być osobą sławną, bo ona miała tak naprawdę w planach zostawić mnie w ciągu 2 miesięcy, no i to zrobiła. A kiedy zaczęłaby być rozpoznawalną osobą, to wtedy źle to by wpłynęło na jej wizerunek. Wiadomo, bo jeżeli bym przedstawił wam moją dziewczynę i nagle bym się z nią rozstał, no to by wszyscy dociekali. Czemu, dlaczego i po prostu ona wiedziała, co ją czeka i skupiła się właśnie na moich pieniądzach. Trzeci priorytet to jest pieniędzy, liczba. Ja jakoś zbytnio nie kryję swoich dokumentów, haseł do mojego komputera, chociażby można się dostać w łatwy sposób. Nie mam silnego hasła, bo ważnie ufałem ludziom, bo w swoim życiu miałem do czynienia tak naprawdę z rodziną, której ufałem, z kamerzystą i tymi mniejszymi osobami, z którymi współpracowałem przy właśnie tworzeniu tego kanału. Znajomych zbytnio nie miałem, także nie potrafiłem ufać, nie potrafiłem ograniczać zaufania do drugiej osoby. No i właśnie tej dziewczynie zaufałem za bardzo jej zaufałem. Do tego stopnia, że po prostu wszystkie dane osobowe, dowody. Miała skany dowodu sobie porobiła, dostęp do konta bankowego. No i tutaj... Nie, ja mówię to z głowy, ja muszę sobie to napisać na komputerze. To jest serio. Wydaje, dobra, ja sobie to zapiszę wszystko na komputerze. Z punkciki sobie porobię i zaraz wracam, bo nie mogę. Pisałem sobie po prostu kilka podpunktów i przelecę je wszystkie. Może z krótkim komentarzem z mojej strony. A więc tak. Nie zdradzę jej danych osobowych, bo nie mogę, bo będę mieć przypał. Tak? Zgadza się. Na 100% by nie wyraziła po prostu na to zgody, żebym powiedział, kim jest. Także temat zamknięty. Nigdy nie dowiecie się, kim ona była. Chyba że nie wiem. Postanowi po prostu oddać te pieniądze, tak? Dalej. Kwota, którą przygarnęła, to kilkanaście sześciozerowych jedynek. Czyli kilkanaście baniek po prostu, tak? Kilkanaście baniek. Gotowie. Pieniądze porozchodziły się w kilkuset, czy nawet w tysiącach przelewów na zagraniczne konta, portfele, przez jakieś w ogóle prywatne, nie wiadomo skąd wzięte giełdy. Zatem pierwotna suma nie jest już do odzyskania. Tak powiem, nie wiadomo, jak pieniądze wychodzą na bank, który jest po prostu z dupy wzięty, to co? Jeżeli to byłoby przelane do polskiego banku, się udało rozkręcić szybko. A że są to banki z dupy wzięte, portfele kryptowalutowe, jakieś giełdy zagraniczne, to koniec. Mam nadzieję, że uda się odzyskać w przyszłości chociaż połowę. Tyle o niej. Dobra, no to w takim razie przejdźmy dalej. Jak widać, jestem na tym swoim malutkim kawałku. Filmy przede wszystkim będę kręcił teraz na dworze, no bo ja to wiem, że po prostu jakbym cały czas kręcił sprzed komputera, to szybko by wam się to znudziło. Dlatego teraz filmy przede wszystkim będą
pojawiać się z dworu. Akurat tak się złożyło, że jest ciepło, także mogę sobie wyjść, nagrać. Na pewno będę przygotowywał dużo wyjazdów, oczywiście niskobudżetowych, bądź też kamerzysta nam w jakiś sposób pomoże, ponieważ teraz na kanale tak jakby odwrócą się role. No, można tak powiedzieć, bo wcześniej to ja miałem pieniądze, on był nikim. Teraz ja muszę go prosić o to, aby sponsorował mój kanał. Także byłem wcześniej głównym prowadzącym tego kanału. Teraz ta rola rozdziela się na dwie osoby ze względu na to, że po prostu ma pieniądze, aby dalej przygotowywać dla was tak dobre filmy. Filmy, jak wiadomo, kosztują, on ma pieniądze, dlatego będzie dużo kamerzysty na kanale, ponieważ jemu zależy na promocji swoich piosenek, jemu zależy na tym, żeby dalej nagrywać filmy, bo mówi, że w ten sposób może przez film z wami porozmawiać. Nie chce robić samej muzyki, no ale w filmach będą pojawiały się przeważnie na początku reklamy nowych piosenek kamerzysty. Odejdziemy. Chodzę jak maszyna, chcę to iść na drugą w głowie, tylko co mi krwik. Te szare bloki nauczyły młode piersi, ale nie te skrzy. Mam ci wszystko i broń. Za to, że będzie on mi pomagał w jakimś tam stopniu finansowo przy tworzeniu filmów. Postaram się jak najlepiej. Postaram się jak najlepiej mogę, aby te filmy nie straciły na jakości, a wręcz przeciwnie, żeby były coraz lepsze. Bo z tego co wiem, to kamerzysta nie żałuje na takie rzeczy jak filmy, teledyski, bo on jest świadomy tego, że robi to dla was, a nie dla mnie. Także on będzie pakował siano, żeby przyjemnie wam się oglądało. Rzecz jasna, że w zamian ode mnie będzie miał procent wyświetleń, no ale to jest chyba oczywiste. Także spodziewajcie się jeszcze lepszych filmów. Bo ja wcześniej, muszę przyznać, tam delikatnie niekiedy oszczędzałem na tych filmach. Starałem się po prostu nie przekraczać budżetu, który otrzymałem poprzedniego miesiąca z wyświetleń. Czyli po prostu nie wydawałem na filmy więcej niż z tych filmów zarobiłem. A z tego co mi wiadomo, to kamerzysta jest skłonny, aby właśnie dokładać tylko i wyłącznie po to, żeby miał na przykład reklamy swoich piosenek. Więc co by tutaj dużo gadać? Spodziewajcie się grubych produkcji, ale w zamian będzie dużo, ale to dużo kamerzysty. No w tym momencie nazwę kanału można byłoby zmienić na Lord Grushwil, albo nie już taki Lord, Grushwil i kamerzysta. I tyle w temacie zmian. Jeszcze nagram jedną scenkę, żeby to wszystko po prostu podsumować. Podsumowując, już nie rozdrabniając się, sytuacja wygląda tak, że byłem bogaty, poznaliście mnie jako osobę zamożną, która niczego sobie nie żałowała, robiła wszystko na grubo. Teraz zostałem okradziony przez dziewczynę, z którą byłem 2 miesiące w związku i nie mam nic. Straciłem wszystko, kanał zostanie podzielony na 2 osoby prowadzące. Będzie to Grushwil i kamerzysta, niż tak jak wcześniej sam Grushwil, sam ja. Przykro mi się zrobiło trochę. Mam nadzieję, że nie mówiłem w tym filmie żadnych głupot z powodu silnych emocji. Jeżeli coś jeszcze jest niejasne, to możecie zadawać pytania. Jeżeli będzie tych pytań dużo, to w przyszłych filmach po prostu poodpowiadam. Może wypadałoby zrobić w końcu tak zwany Q&A. Dajcie znać, czy przygotować taki film. W takim razie już na koniec. Zobaczcie poprzednie filmy oraz zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia.